Hej, z tej strony Eleven, to jest ponownie Blank Card Afterbirth Plus. Poprzedni run mnie zdeterminował, żebym skopał mu dupę. No, kurwa. Tak, kurwa, nie będzie. All stats up. Pięknie. I to mi się podoba. To jest godziwy, należyty mi start. That's what I'm talking about. Zmarnowałem gówno. Dobra, więc jako że widzieliście poprzedni run prawdopodobnie z Blue Baby, jeżeli nie, no to i nie, znaczy się kinda polecam w niepolecający sposób. Taktyki miałem wyjaśnione odnośnie mojego główienka, ale powtórzę pokrótce. Petrified Poop. I to na gówna. Jakby, jeżeli znajdziemy lepsze itemy po drodze, spoko. Ale to jest nasz plan wstępny na Blue Baby. Ponieważ kubki potrafią rzucać niebieskie serca i na to bym bardzo liczył. Przez to! Wszelkie przejawy agresji mogą być... złudzeniem optycznym. No dobra, nie jestem tak na serio mada, ale... po prostu lubię się tak wydzierać na rzeczy. Dobra, nie mam pojęcia, co robimy. Zniszczymy spawnery, bo będzie tego więcej niż powinno być. Powiedział, waląc w muchy. A spawner sobie dalej respi swoje. Dobra, dobra, fajnie, fajnie. Nie, nie, wyłaź tu, okej. O, początki będą tutaj ciężkie. Ogólnie całe rany Blue Baby na tym trybie będą ciężkie, ale... jakby ostatnio nam się udało to dość solidnie rozegrać, gdyby tylko nie mój damage, gdybym dostał jakieś fajniejsze itemy. Gdyby Devil Room ciągle nie był Devil Roomem, a może na przykład, nie wiem, stwierdził, może faktycznie dam mu Angel Room, skoro nic z niego nie zbiera przez 3 piętra. To byłoby bardzo fajnie i łatwo. Znaczy może nie łatwo, ale łatwiej. Byłoby korzystniej. Spaduwa! Gdzie te swoje Leap of Faith robisz? Tak zginiesz. Ci 2 Pretty Fly'e nie pomogą. Wiesz, czym one się nazywają Pretty Fly'e? Haha, bo nadrabiają za twój głupi ry. A, ja też mam Pretty Fly'e. Okej, dobra. No to jak to robimy? Rubber Cement. To jest ciekawe, jakbyśmy zdobyli, no nie wiem, Brimstone, ale raczej to jest wątpliwe, że to się zdarzy. Oh, let's fucking go. Nasz damage ma wiele do życzenia. Pozostawia wiele do życzenia. Tak to się mówi? Leaves a lot to be desired. Tak, chyba to było. Po polsku chyba też, ja nie pamiętam. Są takie czasami powiedzenia, które jakoś w mojej głowie gdzieś tam utkwią i ja chcę je powiedzieć poprawnie, ale jakoś to się przejęzyczę i potem mam takie... Ja się zazwyczaj mówi z automatu, a potem nagle... Przestań. A potem nagle mówisz je i masz takie, ale nie, tak nie z automatu, próbujesz sobie już wspomnieć i... Resetujemy ten ran, bo mnie wkurzył. Nie. Nie, ja potrzebuję czegoś posranego na tą postać, to nie jest normalne! Nie... Okej, zróbmy tak. Zróbmy tak, na przykład tam były bomby. Nie pomyślałem o tym w takim aspekcie, że tam... Czy store credit wyssany jest usuwany potem? Chyba tak. Da mi 3 bomby i serce. Let's go. Nie! Dobra. Postawmy to tutaj. Kolejne serce. Dobra. Dobra, poczekajcie. Coś tutaj się dzieje. To jest Faith Up. I Faith Up w takiej formie daje nam co? Musimy zagrać taktycznie. Gives you a higher chance of eternal hearts. Contrary to popular belief, the Bible tract doesn't allow angel rooms to appear after paying for a devil deal. Okej, dobra, czyli to nas nie ratuje przed niczym, ale większa szansa na znalezienie Eternal Heartów. To jest coś, z czym moglibyśmy być zainteresowani. Ha! Wypadnie stąd? No i gdzie jest ta większa szansa? Zostałem ukłamany. Dobra. Nie, jest słabo. Jest słabo. Nie powiem. Jest słabo. Spodziewałem się po tym Evil Up dostać więcej tych bomb. No ale... dostaliśmy jedną troll bombę, jedną zwykłą, więc teoretycznie dostaliśmy dwie, nie mam prawa narzekać na małą ilość bomb, skoro dostaliśmy dwie bomby. Jebnę komuś zaraz. Najlepiej by to było, jakby zebrała to na twarz ta mucha. Jakie golp? Aha, bo wessał trinket. Czy golp wsysa trinkety? Wait! Teraz do mnie dotarło, ten trinket dokładnie, znaczy ta pigułka dokładnie to robi. What? Dlatego mi trinkety znikały. One dalej były, ale wesane. Oh shit, dude. Ale to jest fajnie tak odkryć jakąś rzecz samemu. W sensie, bo tak nie czytałem o tym nigdzie, co ta pigułka robi. Teraz słyszałem golp i tak połączyłem fakty. Przed tym mi się ten dźwięk nie odegrał, tak sądzę. Możemy te pająki dobić, możemy. Możesz już wyjść z egzystencji. Twojej mamy tu nie ma. Twoja mama nie żyje. Dostała kapcie. Finally. Fucking finally. No. Dobra. Petrified Poop? Nie, bo po co by mi było Petrified Poop? Kto by potrzebował spetryfikowanego gówna? Czy ja tak uzbieram na klucz jeszcze? 3 monety? Chyba nie dostanę. A dostanę jeszcze coś. Może 3 monety akurat. Byłoby fajnie, bo chciałbym kupić klucz i Halo. Dostałem chyba więcej niż 3 monety. Jestem szczęśliwy. Nienawidzę was wszystkich! Dobra, nie, ja tutaj zagrałem trochę gówno, ale to jest mało istotne. Dobiłbym tego małego najpierw. Pin chyba padnie prędzej. W zasadzie bym dobił cokolwiek stąd, po prostu bijmy cokolwiek. Po prostu umierajcie, no forehead, jest proste. Gień. Be gone. Be gone. Ale się rozbryzgał. Dobra, Little Monstro. Your end is near. Przypomniała mi się teraz gra The End is Night. I teraz chciałbym w nią zagrać, ale nie pamiętam Piraty 2, jaka ona była ciężka. Ale nie dociera to do mnie. Muzyka była fajna, fajnie mi się w to grało. Ale ta gra ci potem robiła turbo ciężka. I ciężko się nagrywało. Super, dobra. Kupmy klucz, kupmy Halo. Spadamy stąd, cokolwiek tutaj będzie. Nie stać nas na to. Jo, musimy, dude. Dude. A teraz nie możemy rozwalać kup! No nie. Dobra, jak się z tym grało? A propos Fetusa i właśnie Super Meat Boya i innych gier Edmunda, nie? Tak nagle przyszedł Dr. Fetus. Let's go. Dobra, to nam ułatwi sytuację, o ile się po prostu nie będę wdupiał w to wszystko. Chętnie bym wziął stąd wszystko, z miłą chęcią, ale nie stać mnie zwyczajnie na to wszystko. Więc tak, Angel Room chcemy. Chcemy, ty też spadaj, chcemy Angel Room. Czy na to będzie większa szansa? No już nie. 11 monet, ale Fetus pomaga nam rozwalać tych typków. Nie dostanę już więcej monet z tego, prawda? Słabo. Tutaj? Secret room jakiś? Tu na wprost tych drzwi kolejny? Tutaj? Jak mamy bomby, to szukamy. Tu u góry nie było przecież. Co ja robię? Yo! Yo! Dobra. Super. To kupujemy to. Let's go. Szlak. Jeszcze jedna moneta. To bym też wziął. Kupa, dawaj. Zawiodłem się. Naprawdę? Nic! Crawl space. Cokolwiek, jedna moneta. Nie? Tam są serca w tym. Tam są precious serca. Nie ma co zrobić. Dobra, nie, to nie. Lecimy w dół. Trudno. Dobra, nie patrz, Elek. Trudno, trudno. To są tylko serca, to jest tylko tears up, a nie wiem, czy chcesz tak bardzo często strzelać bombami. Można sobie trafić w ryj. Nie ma szans na lost up, tak? No nie, ja bym tutaj liczył na wiele rzeczy, ale... Urny. Zarobiście. Cztery baterie brzmią w porzo, ale... Champion Belt. No korci. Jo. Jest dobrze. Speed up, fajnie. To brzmi bardzo fajnie. Sorry, że tak wszystko sprawdzam, ale tu trzeba maksymalizować nasze możliwości w każdy możliwy sposób, bo inaczej to będzie cienko. Dobra, nie, chyba mamy wszystko, co mogliśmy mieć, jak na razie. Let's go. Dobra. Wykończmy ten ich portal. Śmieszny. Żałosny. Te, mucha, nie. Dokładnie. Jakby fetus ułatwia mi sprawę, ale tu trzeba też bacznie zważać na wszystkie inne aspekty tego. You could get hit. Jak debil. Co bym dał za latanie? Na tym jednym piętrze latanie. Chociaż na łumb też by się przydało, tam są często te takie... przerwy, nad którymi można latać, gdzie nic nie wchodzi, bo wszystko siedzi w ziemi, w glebie, znaczy w... macicy? Okej, dobra. Okidoki. Champion Belt! Show me some more. Red candle biorę w ciemno. Super. Bałem się, że skoczy. Tak miałem takie, o, on zaraz skoczy. He's gonna jump. Ale jest całkiem w porządku. Dobra. Prawie tam dostałem 20 razy. Wcale to nie były przypadkowe uniki. Ale kto by się tam przejmował? Typie. No jego się teraz trafić nie da. On jest jeszcze czempionowy. Przestań skakać! Dziękuję. Klucze mi nic nie dadzą, jak go pokonam, więc... ale czy dadzą mi większą szansę na to, że on się pojawi drugi raz? Byłoby fajnie. Nie. Nie bijemy go. Nie chcę stracić tych serc. Jak stracę, na pewno stracę jedno z nich, to stracę, trudno. Nic mi dasz na koniec, to ciul z tobą. Elo. 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 Wychodzimy stąd. Jest dziwnie. Na poprzednim ranie czułem się trochę mocniejszy na tym etapie. Teraz jestem zagubiony w mroku. To ja wiem, że to brzmi bardzo głęboko, ale tak jest. Czy to jest Jera? Blank Card. Dajcie mi Blank Card. Tutaj tego nie uświadczę, ok. No. Co to było? Daj mi serca, daj mi serca, daj mi serca. Proszę. 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 Jest. Jest. Czy mogę to rozwalić teraz? Nie mogę? Ale dziwne. Głupie. Dobra. Klucz za 3 musimy wziąć. 1. Zaraz, to jest teraz... Co to jest za piętro? Womb i następne. To womb i następne. Dobra, okay. No to jeszcze jeden. Dobra, ten item nadrobił za ten poprzedni. Tamtego poprzedniego nie mam zamiaru brać. To jest jakiś żart chyba. Też secret roomy jakieś dodatkowe, coś, nie? Nie do końca, był tylko jeden. Trudno. I tak nie mogę tego kupić. Mogę to otworzyć. Yikes. To jeszcze jeden klucz mogę kupić na następne 2 piętra. I czy chcemy Jery używać teraz, czy na jakimś innym finalnym piętrze? Chyba gdzieś później, nie? Zostawiłbym ją... Zostawiłbym ją? Nie chcę tego spaprać. Czekajcie. Zrobimy tak. Weźmiemy sobie The Lovers. Wywalimy tutaj. Jera niech sobie leży spokojnie. Dobra. Jakoś to ugramy. Będzie fajnie. O ile będę trafiał tą świeczką. Nie! Chciałem popchnąć bombę. Praktycznie sobą. To było dziwne. Okej, sorry za chwilę ciszy, ale to wymagało ode mnie turbo skupienia. Ale chyba mam już sytuację opanowaną, jak obchodzić się i z bombami, i ze świeczką jednocześnie. Okej. Jest dziko, ale da się to zrobić. Jak najbardziej da się to zrobić. Let's go. Jeszcze jedna fala. Jeszcze jeden typ. Way. No i nie dostał. Jak smutno. Okej, ostatnia fala. To chyba był najgorszy boss, jakiego mogłem dostać na mój setup. Fuck. Słabo. 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 Czy... Miałem właśnie pytać, czy te pająki mogą sobie w końcu zrobić bigon? Holy shit! Holy shit! Dobra, sprawdźmy obydwa. Bo holy shit, znaczy holy mantle jest spoko. A to drugie. Ja to już czytałem ostatnio. Circle of Protection gives Isaac a large white halo around him that deals a bit of damage to any enemies in contact with the ring. I pociski mają szansę być wystrzelone z powrotem. Myślę, że wezmę tymczasowo to. I się stąd wynosimy. Tym bardziej, że możemy teraz wchodzić do curse roomów. Ok. Jera. I idziemy niżej. Nic z tych skałach. Tam jest kamień z... Tam jest kamień z X. Czy to jest... To był ten wielki kamień z X-em. Bo trzeba było go dwa razy trafić. Zajebiście. Let's go. To na którymś piętrze byśmy się postarali użyć bomb, żeby znaleźć... Na pewno nie Curse of the Tower. Chociaż mam wrażenie, że może czasami pomóc. Dobra, zróbmy tak. Tutaj? Chyba nie. Pewno nie? No to nie. Tutaj? Yeah! No! Rozwalmy te kamienie, zanim oni gdzieś tam je rozwalą po drodze i będą mi przeszkadzać, a.k.a. wybuchać w twarz niektóre. Dobra. Oj, 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 oj! To nie zadziałało tak, jak chciałem. Więc zróbmy po prostu tak. Mam nadzieję, że Holy Mantle to powstrzyma, ale w sumie to by było głupie. Ja coś chyba... To chyba nie tak miało pójść. Spartaczyłem. To za piątaka, no nie chcę. Znaczy się za siódemkę. Nie. Tego też nie chcę. Co ja bym chciał... No połowa z tego do mnie nie przemawia. Pokiszony weźmiemy i tyle. Stąd nic więcej. Nie interesuje. Możemy od razu schodzić piętro niżej. Sprawdźmy sobie to miejsce tutaj. Zajebiście. I spróbujmy może to z tą Jerą. Chociaż nie wiem. Liczę na Blank Card dalej. Zobaczymy. Wdepnąłem w creep. Najlepiej będzie po tej rundzie wyjść z tego pokoju. Odnowić Holy Mantle, żeby nie tracić zdrowia. Trzeba go jak najwięcej zachowywać, bo tutaj ze zdrowiem będzie problem największy. Ała. Curse of the Tower nie jest takie złe. To jest złe. Absolutely fucking disgusting. No, fajnie sobie z Jerą poradziłem, szczególnie, no tak, forehead, jak tutaj wybuchają bomby i w ogóle jakieś dzikie rzeczy się dzieją, no tak, no totalnie, to faktycznie Jera tutaj dużo da. Nie, wcale nie porozrzucam tych monet wybuchami bomb. Nie, no wcale, to by to wcale. Nie wiem, w co tam nawet bije. O, to ten typ, on się nawet nie rusza, okej. To super. Łap. Cacy. Bloat razy dwa. Bloat mode wszyscy. Super. Lecimy. Jest taki mod bloat mode. To jest... to jest czysty masochizm. Ała. Wierunki. Ansuz mi nic nie da. Berkano mogę użyć. Fierę zostawiam. Niesatysfakcjonujące. Mocno niesatysfakcjonujące. Secret room? Nie. Na pewno? To nie. Yikes. To nie wiem, czy to jest item, który... to chyba nie jest coś, co bym chciał. Joink. Karta The Tower. The Tower. Super. Dobra. Ja sądzę, że jak tutaj nie znajdziemy tego Blank Carda, to już nie ma co. I Jery musimy tutaj użyć. Więc na sam początek bym się pobawił samymi itemami stąd. Bo... to trzeba rozegrać mądrze, a ze mną, żeby rozegrać coś mądrze, to będzie ciężko. Potrzebuję czegoś defensywnego. Już nie ofensywy. Proszę, ten damage off to mnie bardzo korci. Nie. Tego nie bierzemy. Nie bierzemy. Bateria za 7. Spoko. To za 7. Bierzemy. Aha. Czy on to... wziął za free? Czy on to wziął za free? Czy on to wziął za free? To jest pytanie. W sensie, okej, bo to są itemy za 7. To... o, na to liczyłem. Lock up. No nie do końca to, czego chciałem. Nie. Blank card. Blank card. D100. Korci. Korci, mocno. No nie wiem. Och, fuck. Kupmy go i odstawmy na bok. Bo ja go naprawdę silnie rozważam. Okidoki, czyli to wszystko, co mogliśmy stąd dostać. Jery używamy normalnie. Dobra. Czyli... co? Czemu tu jest pigułka zamiast... okej, tutaj była chyba karta. The Tower. Dobra, nieważne. Załatwimy sobie ten... oj! Załatwimy sobie ten pokój. Co mnie tam trafiło? Co? A, on jest niewidzialny. Super. Zajebisty pomysł, Edmund. Świetny. Wow. No bosko. No po prostu bosko. No co? Odpierdolcie się! No nie, to są jeszcze... O nie. Straciłem wszelką nadzieję na to już. Straciłem wszelką nadzieję. What the fuck, dude? Wychodzimy, wchodzimy. Rozpijmy tyle monet i się da, już mamy Jery. No i musiał zniknąć akurat jak miał dostać. Nie. Kolo. No nie. Ziom. Jak ja cię plyz. Jak ja cię plyz. Jera. Nie ma innej opcji. To najwięcej monet, co mogłem zachować. Może będę żałował potem? Ale... Dobra. Ustatkowałem się tak, żeby jak był deal z szatanem, to żebym był w stanie coś tam zdziałać jeszcze. Że może coś wezmę. Szanić angel roomy, które mi nic nie dają. Szanić! W takim wypadku jak teraz, jeżeli w sklepie mamy serce Soul Heart za 3, to teoretycznie mamy itemy z Devil Roomu za 9. Więc to jest quite opłacalne. Of course. Angelic Prism, ok. A nie tak to miało wyglądać, przepraszam bardzo. To nie tak miało być. Ale w zasadzie to mi nie przeszkadza. Ach. Kto by się spodziewał, że to tak wyjdzie? Na pewno nie ja. Elo. Dobra, bierzemy sobie jeszcze raz to. Bierzemy D100. Idziemy stąd. Angelic Prism powiela bomby. On działa na bomby. On działa na bomby przecież, no tak. Oh shit, a czego ja się innego spodziewałem? Przecież mam tylko bomby. What the fuck, dude? Ja sądzę, że... Okej, ja to postawię sytuację teraz tak. Mamy damage. Tak? Mamy tonę serc. Sądzę, że nie zmieniamy nic. Lecimy z tym poziomem tak jak lecimy. I... Po prostu lecimy z tym piętrem, kończymy je. Lecimy na bossa. I liczymy na to, że nam się uda go pokonać. Jeżeli nie, w trakcie tego, jak będzie bardzo źle, używamy... D100. Żeby nam zmieniło cały setup, ponieważ ma szansę nam dodać serca. Yo. Spokojnie. Bez przesady. Curse of the Tower w zasadzie mi tu bardzo pomaga. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale mi pomaga. Curse of the Tower tutaj było spoko. Czy ja wyłączyłem muzykę? Coś zrąbałem z muzyką. What? Jak ja tam nie dostałem? Dobij go, zanim złoży jaja. Czy on cały czas składa jaja? Dobij go! No. W końcu. Wychodzimy stąd, odnowić Holy Mantle i żeby nam się te dzikie klocki zdespawnowały. Nie wiem co tam się dzieje, po prostu strzelam do góry. No! Zablokował mi bombę! Jest secret room jakiś. Aha! Pożyteczny! What is this? Oczywiście, no jakby mnie to nie boli aż tak bardzo, bo i tak mam Holy Mantle, czy miałem. Więc 3 hity dostałem, jak już Holy Mantle nie obroniło, ale what? To jest dziwne. Jaja sobie robicie. Jaja sobie robicie. Wejdźmy tutaj. Zajebiście, koleś. Fajnie, że potrafisz widzieć zawsze. Spoko. Całkiem spoko. Robimy to tak. What? What? Nigdy więcej nie tknę tego przycisku. Okej. Zobaczmy, co jeszcze stąd możemy wydobyć. Jakby ja już nie wiem. Na tym etapie to ja już nie wiem. T20, to by było spoko. Tego typa możemy wziąć. On będzie coś tam robił czasami. No nie ma nic ciekawego, to zaraz eksploduje. Yeah. No właśnie. Bierzemy Toothpicks. Cokolwiek to jest, Buddy in the Box. O, teraz Jera wyskoczył. Dzięki. 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 Weźmiemy to. I guess, że zginiemy z godnością. Z czym? Nie! Bez jaj. Bez jaj. Bez jaj. Czemu teraz jest pigułka, co? Ja chciałem kartę. Czemu? To przed chwilą była karta. Co się dzieje z tą grą? To przed chwilą była karta. Kupowałem tą kartę, bo to była karta The Lovers. Zobaczymy, co to jest. Trudno. O, teraz okej, dobra. W dopę się pocałujcie. Czy mamy szansę go pokonać? Tak. Czy mamy szansę zabić siebie po drodze bez, wiecie, problemu? Tak. Dużą. Ogromną. Super. I found pills. Zajebiście. Użyjmy od razu tego, niech te serca sobie tu latają. Łap te bomby. Nie odbiły się do mnie! Chwila, ja to mogę zrobić tak, żeby nie dostawać wiele razy. Jestem w stanie to zrobić, naprawdę. Och, mordy. Dobra. Tylko tutaj za każdym razem, jak będziemy mieli Curse of the Tower, to będzie wychodziło na naszą korzyść, więc spoko. Przy niebezpiecznie niskim zdrowiu klikamy spację. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może być okropnie, ale myślę, że coś tam zyskamy, jakieś serca. To jest bardzo prawdopodobne. Znaczy, raczej ich nie stracimy, jak ich będziemy mieli mało, nie? Ała! Jak do tego doszło? Ała. To paskudna sytuacja, nie powiem. Dawaj te monety. Dobra, okej. Jakby 1/4 zdrowia jego, bo to jest jego jedna forma. 1/4 mojego zdrowia. Plus ja mogę dostać jeszcze... serce, I guess. Chyba jest na to szansa. To będzie dziwne strasznie, ja przepraszam, że milczę, ale... próbuję tu jakoś sadzić uniki dzikie, robić dzikie akcje. Próbuję przeżyć. Ja tylko tyle, próbuję przeżyć. Ała. Ten Angelic Prism, nie powiem, ale mi kilka razy dupę ratuje. Typie. Ła... nie! Powiedziałem łap bomby! Chciałem powiedzieć łap bomby, a on bombami rzucił. Świetnie. Ach, gościu. Chyba potrzebuję zmiany strategii. Potrzebuję zmiany setupu. Chyba potrzebuję... D100. Dobijmy chociaż tą jedną jego strefę tym. Jedną... że jak będzie naprawdę low HP, to tak robimy. Dobra, dobra. Nie wiemy, z czym skończymy potem. To może być bardzo dobre albo bardzo złe. Więc na razie się trzymamy tego i klepiemy, ile się da. Dobra. Na styk. Nie wiem, co tu zaszło. Okej. Czy my go tak dobijemy? Czy my jesteśmy w stanie go tak dobić? Jesteśmy chyba. Co to jest za runka? Two of Clubs mnie nie urządza. Ansuz, super. Dobra, mamy Lamp of Coal, to na pewno. Ała. Mamy Battery Baby. Mamy skrzynkę. Judgment, teraz nie. Mamy Little Monstro. To będzie ciężkie. Możemy tego znowu nie zrobić. No nie, typie. Typie. Czemu on ma tyle rezistów? No i jesteśmy martwi. Nie wiem, co ja robię. Robię cokolwiek. Okej. Okej. Nie wiem, co się zdarzyło, mamy tonę zdrowia. Nie mam pojęcia, co się zdarzyło. Dostaliśmy baterię. Użyłem w ostatniej chwili T100. Klepmy go, po prostu go klepmy. Tu jest Soul Heart. Zbieraj go. Ace of Diamonds? Nie! Fears up? Yes. On się będzie od tych monet leczył, trzeba je pozbierać. Okej, stop, stop, stop. Jest spokojnie. Jest spokojnie, mamy dużo więcej zdrowia niż on. Okej. What the fuck, dude? Chyba to zrobimy. D100 jest broken. Zrobimy to. Zrobimy to. Dajesz. Wait. Bez przesady, kolego. Bez przesady. We fucking did it. I fucking didn't eat my shit. To było... To było... To było kurwa szalone. No, to było tak szalone, a jeszcze... Okej. Okej. Ace of Diamonds. Wpłacamy ile się da. Nie mam pojęcia, to pewnie już nic nie daje, ale... Jakby możemy to zrobić, to to zróbmy. Ja przepraszam, że tyle milczałem, ale to było takie skupienie. Naprawdę, rerollowałem się 2 razy. A i tak skończyłem z 3,5 sercami. Oh, wow, dude. O, wow. Dobra, ale dla takich ranów się żyje, to mi się podobało. To było ciężkie. Zrobiliśmy outplay zajebisty. Kozak, I love it. Pięknie, podobało mi się. I Blue Baby jest ukończone. Nie wiem, co dostałem za... achievement za to, bo mi nie pokazywało. Halo? Mogę sprawdzić? Albo nie widziałem, że mi pokazywało. Ostatnio zdobyte... Messonium, czy co to było? Cracked Baby? Zostało mi w ogóle do odblokowania ile achievementów? 24. 24 achievementy. Super! Dobra, no tyle, dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze trzymajcie się, see ya next time, na razie. Ojzek!